Nick Trenton. Zasada 80 na 20 rządzi światem. Osiągaj więcej mniejszym wysiłkiem. Wydawnictwo Sensus. Czyta Monika Wrońska. Rozdział drugi. Zasada 80 na 20 w życiu codziennym. Dotychczas przyglądaliśmy się licznym przykładom funkcjonowania zasady Pareto w otaczającym nas świecie. Kiedy już zaczniesz jej wypatrywać, zobaczysz ją wszędzie. Nie chodzi jednak wyłącznie o to, by tylko obserwować zasadę w działaniu, ale i o to, żeby znajdować sposoby na aktywne wykorzystywanie tych obserwacji w podnoszeniu jakości własnego życia. Początkowo może się to wydawać trudne, bo będzie wymagać od Ciebie zmiany podejścia do różnych zadań, sytuacji, problemów. Tak, trudno jest wykorzenić stare nawyki, lecz jeżeli szczerze zapragniemy zoptymalizować swoje życie, Okaże się to stosunkowo niewielkim poświęceniem na rzecz samodoskonalenia i wykładniczego wzrostu. Zacząć możesz choćby dziś, od zrozumienia trzech prostych reguł: Mniej znaczy więcej. Zawsze pracuj wstecz. Większość spraw i rzeczy jest bez znaczenia. Pierwszy krok w kierunku takiej reorientacji życia, aby móc w pełni korzystać z dobrodziejstw zasady 80 na 20. Polega na zrozumieniu, że mniej znaczy więcej. Powtarza się nam cały czas, że musimy robić więcej i więcej, by osiągać dobre wyniki. My zaś bierzemy to za dobrą monetę, często dlatego, że nie wierzymy, iż jesteśmy w stanie zrobić tylko to, co jest kluczowe z tego, czego się od nas wymaga w różnych sytuacjach. Bardzo wiele spraw i rzeczy w życiu pozostaje poza naszą kontrolą. Wydaje nam się więc, że zdołamy to w pewnym stopniu zrównoważyć. Jeżeli skupimy się na problemie, usuniemy przeszkody i pomnożymy wysiłki. U podstaw takiej postawy leży błędne założenie, zgodnie z którym podejmowane przez nas wysiłki są proporcjonalne do wyników, jakie uzyskamy. Jeśli więc nie mamy pewności co zrobić w następnej kolejności, możemy po prostu zintensyfikować działania, które podejmowaliśmy dotychczas. Zamiast zatrzymać się i zastanowić, czy w ogóle warto to robić. W konsekwencji wypełniamy szczelnie nasze grafiki, przez co są wypychane na wiele tygodni, a nawet miesięcy naprzód. Wszak wszyscy inni zdają się robić to samo. Czy taka strategia rzeczywiście się sprawdza w naszym przypadku, czy nie, mamy wrażenie, że działa. W ostatecznym rozrachunku wkładamy w różne sprawy i rzeczy mnóstwo niekoniecznie owocnego wysiłku, przekonując przy tym samych siebie. Przynajmniej coś robię, nawet jeżeli nasze działania nie przynoszą pożądanych rezultatów. A jednak to możliwe pracować ciężko, poświęcać na te prace długie godziny, męczyć się i na samym końcu nie otrzymać żadnych realnych rezultatów. Za to, że na własne życzenie stajesz się niewolnikiem, niekoniecznie otrzymasz jakiekolwiek nagrody. Liczą się bowiem raczej efektywność i adekwatność wysiłków, a nie sama ich intensywność. Postawa nieoszczędzania się i robienia tyle, ile tylko jesteśmy w stanie zrobić, ma dwie poważne wady. Pierwszą jest jej negatywny wpływ na nasz dobrostan. Usilnie staramy się żonglować jak największą liczbą zobowiązań, którymi wypełniamy swoje terminarze, dlatego przejawiamy skłonność do przedkładania tych zadań ponad wszystko inne, co jest naprawdę dla nas ważne. Czy będzie to nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, życie towarzyskie, rodzina, hobby, czas wolny, wszystko to przestaje się liczyć, kiedy przymuszamy się, by wierzyć, że jedyny sposób na sukces to pracować coraz więcej i więcej. Drugą wadą powyższej postawy okazuje się to, że godzimy się na te poświęcenia w zamian za zyski, które zwykle nie są ich warte i które można by osiągnąć i tak tyle, że znacznie mniejszym nakładem pracy. Częściej niż rzadziej postępujemy w opisywany sposób, by później nie mieć do siebie żalu, iż nie staraliśmy się mocniej, jak również po to, by nie musieć się mierzyć z dyskomfortem towarzyszącym poczuciu, że powinniśmy robić więcej. Gdy już nauczysz się skutecznie wykorzystywać zasadę 80 na 20, wówczas pozytywne rezultaty, które staną się Twoim udziałem, pomogą ci konfrontować się z tymi wątpliwościami i lękami. Bo wtedy będziesz już wiedzieć z własnego doświadczenia, że mniej naprawdę znaczy więcej. Druga z wyżej wspomnianych reguł brzmi: zawsze pracuj wstecz. Świadomość swojego celu końcowego znacznie ułatwia stosowanie zasady 80 na 20 w życiu osobistym. Zarazem, niejasność co do tego celu nieuchronnie oznacza, że marnujemy czas na zadania, które z pozoru wiążą się z naszym celem końcowym lecz w rzeczywistości nie mają z nim żadnego związku, lub ich związek jest bardzo luźny. Kiedy prawdziwie rozumiesz swój cel końcowy, masz znacznie większe szanse na to, by dokładnie zrozumieć, co przyczynia się do jego realizacji, a co nie. Gdy poprowadzisz wyraźną i bezpośrednią linię między swoimi wysiłkami teraz, a celem, który chcesz poprzez nie zrealizować, Wówczas uciszysz wszelkie hałasy i wyeliminujesz ewentualne rozproszenia na swojej drodze. Bez klarownego celu na horyzoncie ryzykujesz, że ugrzęźniesz w nieistotnych detalach, które w żaden sposób nie przybliżają cię do pożądanych rezultatów. I tak na przykład, jeżeli wyznaczysz sobie mglisty cel żyć zdrowiej. To może się okazać, że marnujesz czas i pieniądze na bezużyteczny sprzęt do ćwiczeń czy przereklamowane suplementy diety albo. Latami opracowujesz coraz to nowe plany treningowe, które nie mają żadnych szans przynieść pożądanych rezultatów. A więc, jak cokolwiek może ci się udać, skoro nie wiesz, co konkretnie chcesz osiągnąć? W konsekwencji utykasz w gąszczu błahych detali, a cel końcowy pozostaje nieosiągnięty. Owymi błahymi detalami okazują się często pomniejsze zadania, zapełniacze którymi postanawiamy się zająć najpierw zamiast zacząć od tych najpoważniejszych wykonywanie tych pierwszych może sprawiać wrażenie że powoli lecz konsekwentnie robimy pewne postępy w stronę zamierzonego celu zgodnie ze starym przysłowiem bez pracy nie ma kołaczy jeżeli masz wrażenie że coś ci idzie jak spłatka to prawdopodobnie twoje wysiłki nie przynoszą ci większych korzyści powiedzmy że postanawiasz zdrowo się odżywiać Rezygnujesz więc ze śmieciowego jedzenia na rzecz warzyw, owoców, sałatek, a jaki przyświeca temu cel końcowy? Czy zależy ci na tym, żeby schudnąć, czy żeby nabrać masy mięśniowej? W zależności od odpowiedzi twoja dieta może się okazać zupełnie inna. Jeżeli nie wskażesz klarownego celu, możesz pozbawić się ulubionych potraw, lecz i tak nie będziesz czynić żadnych postępów na drodze do niego. Jeśli zaś masz klarowny cel końcowy, możesz znacznie wcześniej wybrać odpowiednią dietę i szybciej cieszyć się pożądanymi rezultatami. Aby skupić się skutecznie na celu końcowym, zrób listę wszystkich zadań, które musisz wykonać na drodze do niego. Wyłoń te, które są najistotniejsze dla sfinalizowania przedsięwzięcia, i właśnie nimi zajmij się w pierwszej kolejności. Ostatnia ze wspomnianych reguł brzmi. Większość spraw i rzeczy jest bez znaczenia. Jednym ze sposobów, który warto wykorzystać w modyfikowaniu własnego podejścia, by lepiej wykorzystywać zasadę 80 na 20, jest postawienie sobie mnóstwa pytań adekwatnych do sytuacji, w której się znajdujesz? Powiedzmy, że twój związek przechodzi kryzys. Postaw sobie więc na przykład takie pytania. Jakie dwa 3. Największe problemy zatruwają te relacje, lub jaką jedną rzecz mogę zmienić w sobie, aby załagodzić część tych konfliktów? Zauważ, że oba pytania dotyczą tylko kluczowych czynników związanych z kryzysem w Twoim związku, a nie wszystkich w ogóle. Odpowiedz szczerze na swoje pytania i następnie zacznij robić to, co wynika z Twoich odpowiedzi. Jeżeli więc dochodzisz do wniosku, że możesz przyjąć postawę większej otwartości i życzliwości względem partnera, podejmij wysiłek, aby tak się stało. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. Często najpoważniejsze zadania czy problemy wywołują w nas najsilniejszy niepokój. Ten z kolei popycha nas do ucieczki od nich, do unikania ich. Wówczas przenosimy uwagę na pomniejsze trudności, z którymi prawdopodobnie poradzimy sobie łatwiej i szybciej. Lubimy bowiem płynące z tego złudzenie, że czynimy postępy, podczas gdy w rzeczywistości problem pozostaje nierozwiązany, a bywa i tak, że sytuacja się pogarsza. Jest to drugi krok, który towarzyszy zadawaniu sobie trudnych pytań i podejmowaniu działań na podstawie udzielonych sobie równie trudnych odpowiedzi. Oto kolejny przykład, jak posługiwać się ową dwuetapową techniką. Załóżmy, że chcesz zwiększyć swoją masę mięśniową i podnieść poziom kondycji fizycznej. W takim przypadku możesz sobie zadać następujące pytania: Jakie dwa najkorzystniejsze nawyki, które będą miały największy długofalowy wpływ na moją sprawność fizyczną, mogę w sobie wyrobić? Jakie dwa, trzy najgorsze nawyki muszę wyeliminować, aby stać się zdrową osobą? Jakie największe przeszkody w moim stylu funkcjonowania nie pozwalają mi żyć zdrowo? Wśród najczęstszych odpowiedzi na tego typu pytania pojawiałyby się hasła: pić więcej wody, liczyć kalorie, zrezygnować z palenia, picia fast foodu, skrócić dzień pracy. W pierwszym momencie sprawiają wrażenie skomplikowanych, a jednak wprowadzenie ich w życie okazuje się i tak o niebo łatwiejsze niż samo żmudne chodzenie na siłownię niepoparte tymi nawykami. Krótko mówiąc, możesz wprowadzić kilka w pierwszej chwili zniechęcających, lecz na dłuższą metę owocnych zmian w swoim stylu życia, zamiast po prostu chodzić na siłownię dzień w dzień i nie widzieć rezultatów, które w dużej mierze zależą od wspomnianych podstawowych nawyków. Analogiczne podejście można zastosować w dowolnej innej dziedzinie życia osobistego. Jeżeli potrzebujesz zestawu przykładowych pytań, nad którymi warto się zastanowić, oto kilka sugestii na dobry początek. Jakie są najpoważniejsze rozproszenia, które przeszkadzają mi w skoncentrowanej pracy? Jakie są najlepsze sposoby, które mogę wykorzystać, aby ograniczyć główne wydatki i zacząć więcej oszczędzać? Których spośród podanych przeze mnie rzeczy można by się najłatwiej pozbyć? Które spośród wykonywanych przeze mnie czynności sprawiają mi najmniejszą przyjemność i dałyby się wyeliminować z codzienności? Którzy spośród obecnych w moim życiu ludzi wnoszą w nie najwięcej radości i największe poczucie stabilności? Jakie są największe stresory w moim życiu i co mogę z nimi zrobić? Jakie najlepsze wyniki mogę w sobie wyrobić? Aby przynosiły one maksimum pozytywnych efektów w moim życiu: czytanie, zdrowsze jedzenie i tym podobne. Kiedy nabędziesz wprawy w stosowaniu trzech powyższych reguł, zapewne zauważysz zmianę w swoim nastawieniu do codzienności i własnych celów. Doświadczysz większej klarowności, poczucia celu, stanu koncentracji. Zmiana własnego sposobu myślenia jest procesem, który zachodzi w czasie. Wszelkie postępy na tej drodze przygotują cię do kolejnych działań na rzecz jeszcze bardziej kompleksowego stosowania zasady 80 na 20 w swoim życiu. Niezbędne zastrzeżenia Poniżej zaprezentujemy potencjalne zagrożenia i niepoprawne zastosowania zasady 80 na 20. Część błędów została już pokrótce omówiona, lecz tutaj przyjrzymy się im bliżej. Wokół zasady Pareto krąży wiele mitów. Zastanówmy się nad nimi. Mit numer jeden. Liczby ilustrujące zaburzone proporcje zawsze muszą wynosić 80 i 20. Owo założenie wynika z faktu, że właśnie te liczby pojawiają się w nazwie zasady. Naturalne jest więc, aby traktować je jak wskazówki. I właśnie ono jest przyczyną największej liczby uwag krytycznych pod adresem zasady Pareto. Twierdzi się, że liczby zawarte w nazwie zasady znajdują zastosowanie w ograniczonej puli scenariuszy. Tymczasem nie obowiązuje żadna sztywna reguła związana z proporcją 80 do 20. Te dwie liczby mają bowiem wyłącznie zilustrować skalę zaburzenia proporcji między włożonym wysiłkiem a otrzymanym wynikiem. Inne proporcje mogą wynosić np. 99 na 1, 70 na 5, 82 na 10. W dalszej części książki przyjrzymy się temu, jak można stosować zasadę 80 na 20 do bardziej abstrakcyjnych zagadnień, takich jak relacje międzyludzkie, własny dobrostan czy poczucie szczęścia, których oczywiście nie sposób wyrazić za pomocą liczb. Właśnie dlatego należy koniecznie pamiętać, że liczby w nazwie mają charakter poglądowy i tylko sygnalizują brak równowagi, jakkolwiek ją ujmują ilościowo, o ile w ogóle da się to zrobić. Mit numer dwa. Liczby muszą się sumować do stu. Fakt, że liczby w nazwie zasady sumują się do stu, wynika wyłącznie z tego, że właśnie tak wyglądały proporcje zaobserwowane pierwotnie przez Pareto we Włoszech w odniesieniu do populacji tego kraju i właścicielstwa ziemi. W rzeczywistości liczby te mogą się sumować dowolnie powyżej lub poniżej stu. Ponieważ w dowolnej sytuacji występuje wiele różnych aspektów, które po prostu nic nie wnoszą lub mają neutralny charakter. Jeśli więc masz do załatwienia 10 spraw, nie zakładaj automatycznie, że tylko dwie są najistotniejsze, lecz oceń trzeźwo, które mają największe znaczenie i właśnie na nie przeznacz znaczną część swojej energii. Mit numer 3. Zasada 80 na 20 sprzyja lenistwu. Biorąc pod uwagę ciągły nacisk na to, by robić mniej, a nie więcej, rzeczywiście łatwo dojść do wniosku, że zasada Pareto przyzwala na to, by wykonywać minimum niezbędnej pracy i w tym sensie znakomicie służy osobom leniwym. Nic bardziej mylnego. Aby prawdziwie zrozumieć tę zasadę, musimy całkowicie zmienić swoje rozumienie tego, co oznacza robić mniej. Najważniejsze są efekty. Jeżeli zużywasz mniej energii na osiągnięcie tego samego rezultatu w porównaniu z osobą, która na to samo zużywa więcej energii, nie oznacza to, że ty robisz mniej, czy że ona robi więcej, ale raczej to, że jedna ścieżka do rezultatu była bardziej elegancka, bezpośrednia i skuteczna niż ta druga. Nacisk kładziony na to, by robić mniej, wiąże się nierozerwalnie z koncentracją na efektywności i produktywności. Te zaś wymagają dyscypliny, trafnego osądu i starannego planowania. Lenistwo natomiast daje niemal stuprocentową gwarancję porażki. Mit numer 4. 80% spraw i rzeczy można całkowicie zignorować. Ten mit prawdopodobnie wynika z faktu, że zasada Pareto każe nam eksponować w dowolnym przedsięwzięciu najważniejsze 20%. Ale przecież to wcale nie oznacza, że pozostałe 80% można po prostu uznać za niebyłe. Ostatecznie nikt nie jest w stanie cały czas ignorować mniej istotnych aspektów życia. Prezydent nadal musi codziennie myć zęby. Najlepsi na świecie sportowcy nadal muszą wypełniać zeznania podatkowe. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, by poświęcać jak najmniej czasu na mniej istotne aspekty i jednocześnie nadawać jak najwyższy priorytet, 20% tych najistotniejszych. Nawet jeśli postanowisz delegować 80% swoich obowiązków zawodowych, które wydają ci się względnie nieważne, to i tak nadal musisz je monitorować i nimi zarządzać, aby mieć pewność, że są wykonywane właściwie. Rzeczywiście, twoje obowiązki przekazane innym osobom do wykonania nie należą do Twoich priorytetów, ale to nie oznacza, że możesz je całkowicie zignorować. Teraz, kiedy już wiesz, jakich mitów należy się wystrzegać, możemy omówić rolę osądu w skutecznym posługiwaniu się zasadą Pareto. Być może zdarzyło Ci się zastanawiać podczas lektury wcześniejszych akapitów nad pewną oczywistą potencjalną słabością omawianej zasady: Skąd możemy mieć pewność, że trafnie identyfikujemy najważniejsze aspekty danego przedsięwzięcia? Gdzie wchodzą w grę jakiekolwiek subiektywne spostrzeżenia czy oceny, tam nieuchronnie występują błędy, zwłaszcza na początku. Nie jest to jednak słabość modelu jako takiego, ale po prostu nieunikniona konsekwencja tego, że jesteśmy ułomnymi istotami ludzkimi, które często dysponują niepełną wiedzą. Gdy posługujesz się zasadą Pareto w swojej firmie, wówczas rola osądu jest minimalna, ponieważ zwykle dysponujesz twardymi danymi, które pomagają ci podejmować decyzje. Jeśli zaś chodzi o życie osobiste, to tutaj niestety przejawiamy skłonność do nadawania priorytetu niewłaściwym czynnikom i błędnie umieszczamy je w grupie 20% tych najistotniejszych. Aby nabierać wprawy w tym zakresie, potrzebne są praktyka i obserwacja. Na szczęście, określenie, jakie znaczenie mają poszczególne działania czy wysiłki dla rezultatu końcowego. Nie jest szczególnie trudne. Ponadto zawsze możesz też obserwować innych ludzi, jak robią różne rzeczy czy jakie błędy popełniają, i w ten sposób uczyć się od nich. To naturalne, że w kwestiach osobistych czasami mrozi nas perspektywa błędnej oceny. Możemy jednak zmniejszyć to ryzyko poprzez szczere zaangażowanie w doskonalenie swojego osądu i przedkładanie rezultatów nad to, co wydaje się słuszne na krótką metę. Istnieją też pewne sposoby stosowania zasady 80 na 20 w życiu osobistym, bazujące w większym stopniu na zebranych danych. Otóż możesz wykorzystać pamiętnik lub dziennik, aby zapisywać swoje postępy na podstawie podejmowanych przez siebie decyzji i od czasu do czasu analizować rezultaty. Daj sobie czas na uzyskanie wystarczającej ilości informacji. Maksymalnie jeden lub dwa miesiące, minimum tydzień, i opieraj swoje osądy na tym, co udało Ci się zebrać. Być może najistotniejszą przyczyną, dlaczego ciągle odczuwamy pokusę, by robić więcej, a nie mniej, jest nasze dążenie do perfekcji. Pragniemy bowiem móc kontrolować i szlifować każdy jeden aspekt sytuacji, w której się znajdujemy, nawet jeśli pochłonie to ogromne zasoby i mnóstwo czasu. Mało tego. Nawet jeśli postanowimy stosować zasadę 80 na 20 w życiu osobistym, to i tak nadal będzie łatwo przemycić perfekcjonizm do tych 20% spraw i rzeczy, które uważamy za najistotniejsze. Chociaż mamy mniej powodów do obaw, to jednak nadal ich starcza, byśmy się przepracowywali w sposób, który niekoniecznie prowadzi nas do pożądanych rezultatów. Jednym z najważniejszych elementów nauki stosowania zasady 80 na 20 w życiu osobistym jest nauka odpuszczania. Przy czym w dużym stopniu dotyczy ona również owych 80%, które wydają ci się mniej istotne. Jeśli delegujesz te ostatnie, a jednak cały czas nadmiernie kontrolujesz osoby wykonujące powierzone im zadania, to tak naprawdę nie odpuszczasz. Podobnie w przypadku 20% najistotniejszych spraw i rzeczy. Trzeba wiedzieć, kiedy się zatrzymać i uznać, że zrobiło się dość. Oto przykład. Uczysz się do testu sprawdzającego znajomość jednej książki, którą trzeba przeczytać w ramach kursu. Wśród wszystkich jej rozdziałów identyfikujesz trzy, które uznajesz za najistotniejsze i zakładasz, że zapoznanie się z nimi zapewni Ci zaliczenie testu. Wewnętrzny perfekcjonista może wtedy odczuć pokusę, aby bez końca analizować treść tych trzech rozdziałów. To jednak zniweczyłoby cel stosowania zasady Pareto, ponieważ najpewniej nie pozwoliłoby ostatecznie ograniczyć całościowego wysiłku włożonego w naukę. W takim przypadku lepiej przeznaczyć określoną ilość czasu, która Twoim zdaniem wystarczy, aby dobrze się zorientować w zawartości tych trzech rozdziałów, a potem odpuścić. Takie podejście nie tylko sprzyja skuteczniejszemu zapamiętaniu wiadomości, ale także pomoże efektywniej stosować zasadę 80 na 20 w przyszłości.